Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w środę. Oszuści znów zadzwonili do mieszkańców Rybnika. Mundurowi otrzymali informację o kolejnej próbie wyłudzenia pieniędzy. Tym razem oszuści próbowali tak zwanej metody na policjanta, mówi rzecznik prasowa rybnickiej komendy Bogusława Kobeszko. Dyżurny rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Rybnika, który odebrał telefon od mężczyzny, który twierdził, że jego syn spowodował wypadek śmiertelny. Mężczyzna dodał, że został zatrzymany przez policję. Rybniczanin od razu zorientował się, że to oszustwo, ponieważ jego syn spał po nocnej zmianie w pracy. Policja przestrzega wszystkich, bądźcie ostrożni, gdy nagle zadzwoni osoba podająca się za krewnego lub policjanta i poprosi o pieniądze. Prawdziwi stróże prawa nigdy nie proszą o przekazanie gotówki czy jakichkolwiek danych do logowania. Nie pytają o posiadane pieniądze przez telefon. W przypadku każdej podejrzanej rozmowy należy niezwłocznie rozłączyć się i skontaktować z numerem 112. Mam nadzieję, że do końca roku wszystkie budynki zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, mówi Radiu 90 burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha. W sumie wymiana starych pieców odbywa się w 20 blokach. W czterech już są zamontowane grzejniki i płynie w nich ciepło, w kolejnych trwają prace. Do czasu podłączenia do sieci mieszkańcy korzystają z dotychczasowych pieców, zapewnia gospodarz gminy. Do momentu włączenia tego ogrzewania te mieszkania funkcjonują na starych zasadach, czyli tam ogrzewane są własnymi piecami, więc to nie jest tak, że ja naraz wyciąłem ogrzewanie w 20 blokach. Nie zdążyłem podłączyć ciepła do tych bloków i powiesić grzejników. Problemem w tym roku jest brak wykonawców na rynku, podkreśla burmistrz Macha. Nie było zwyczajnie wykonawców na tylu, żeby podołać tak wielkiemu zadania. Tu myślę, że to zadanie będziemy mogli. Chciałbym do końca roku być z tym gotowy. I wygląda na to, że być może moje optymistyczne prognozy będą takie uzasadnione. Tylko proszę też pamiętać, że 16 grudnia już nikt przed świętami nikomu nie wejdzie do mieszkania i nie rozwali jakiegoś pieca czy czegoś jeszcze innego. Więc i tutaj zaraz po świętach i po nowym roku będzie trzeba podjąć, jeżeli nie skończymy, całą resztę. W każdym z bloków działają wspólnoty mieszkaniowe. Udziały w nich ma miasto i gmina Kuźnia Raciborska. W sumie w 20 blokach jest kilkaset mieszkań. Żyje w nich około 1000 mieszkańców. Co dalej z kierowcą autobusu komunikacji miejskiej w Rybniku, który wysadził pasażera na jednym z największych skrzyżowań w mieście? Mężczyzna wszedł wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. O tym bulwersującym zdarzeniu mówiliśmy w poniedziałek. W środę pytaliśmy, czy wyciągnięto wobec niego konsekwencje. Arkadiusz Żabka. Zarząd transportu zbiorowego nie podjął jeszcze decyzji, bo czeka na nagrania monitoringu z autobusu. Te powinny dotrzeć do niego w piątek. Jak powiedział mi Łukasz Kosubucki, dyrektor ZTZ-u, dopiero wówczas najprawdopodobniej powiadomiona zostanie Inspekcja Transportu Drogowego. Ja przypomnę, że nagranie zarejestrowane przez naszego słuchacza zszokowało dyrektora Kosubuckiego. Jak mówił w Radio 90, to jest naganne, co się wydarzyło i niesamowity brak odpowiedzialności. Za taki wyczyn według ustawy przewidziana jest kara do 3000 zł. Dodam, że taką karę na przewoźnika nałożyć może tylko Inspekcja Transportu Drogowego. A film ze zdarzenia możecie zobaczyć na radio90.pl. Gdyby nie szybka interwencja, to zdarzenie mogłoby się zakończyć tragicznie, tak mówią strażacy z OSP. We wtorkowe popołudnie na rybnickim rynku zauważyli, że doszło do bójki między dwoma mężczyznami. Jeden z nich został uderzony i upadł na ziemię. W okolicach Urzędu Stanu Cywilnego usłyszeliśmy krzyki przerażonych świadków tego zdarzenia. Podbiegliśmy zobaczyć, co się dzieje, relacjonuje jeden ze strażaków, Przemysław Haratek. Zastaliśmy pana leżącego, nieprzytomnego, w kałuży krwi, ludzi panikujących, wykrzykujących tam różne słowa. Zaczęliśmy z kolegą, z Piotrem Milionem, uspokajać sytuację, żeby ludzie się rozeszli, żeby nie przeszkadzali. Kolega zastabilizował głowę, ubraliśmy rękawiczki gumowe, tak, bo to było pełno krwi na chodniku i zaczęliśmy tamować krwawienie z głowy. Uciskaliśmy to dosyć długo, przyjechała najpierw straż miejska, która też nam sobie tam wspomagała. Zatamowaliśmy krwawienie z głowy, kontrolowaliśmy tam tętno, czy facet oddycha, czy nie ma niedrożnych dróg oddechowych, aż do przyjazdu ambulansu z ratownikami medycznymi, którzy to potem przejęli. Haratek, który wspólnie z Piotrem Milionem i Wiktorem Winnickim udzielali pierwszej pomocy, przyznaje, że w takiej sytuacji najważniejsza była szybka pomoc. Nie reagowali w sposób taki oczywiście adekwatny do sytuacji. Przyglądali się bardziej bali się zareagować, bo to jednak to był pełno krwi. Facet był nieprzytomny, nie dawał, na początku nie dawał oznak życia, nie dało się
stwierdzić, czy oddycha. Dopiero trzeba było do niego podejść, nachylić się. Rana była na tyle duża, że było widać kość potyliczną, krew strugiem leciała do momentu, aż nie udało nam się zatamować krwawienia. Niektórzy nam tam z okolicznych sklepów przynieśli jeszcze ręczniki, dzięki którym mogliśmy zatamować to krwawienie, dostaliśmy gazy i mocno żeśmy trzymali aż do momentu ustania tego krwotoku. Krew u wielu ludzi jednak budzi lęk. Druga osoba, która popchnęła mężczyznę, uciekła. Ma największą kolekcję różańców w kraju. Mieszkanka Gogołowy ustanowiła rekord Polski. Mariola Dusza ma już certyfikat, który to potwierdza. O pasjonatce z regionu Katarzyna Fica. Mariola Dusza od 13 lat zbiera różańce. Ma ich 1350. Część kupiła, ale 1070 zrobiła sama. Jak wylicza, najmniejsze różańce mają od 3 do 6 paciorków. Największe ma ich 545. Na potrzeby uznania jej rekordu wszystkie swoje różańce skatalogowała i wyeksponowała w świetlicy przy kościele w Połomi. Rekord Polski już ma, teraz przyjaciele namawiają ją do wysłania swojego zgłoszenia do Księgi Rekordów Guinnessa. To jednak dość kosztowna sprawa. Mariola Dusza aktywnie działa w kole gospodyń wiejskich w Gogołowej, haftuje obrazy, uwielbia robić przetwory. Zawodowo związana była z górnictwem, 40 lat pracowała na kopalni Zofiówka. Hokejści JKH GKS-u drugi raz w historii sięgnęli po Super Puchar Polski. W meczu o to trofeum pokonali w Oświęcimiu tamtejszą Unię 3-1, mówi kapitan zespołu Maciej Urbanowicz. Zdawaliśmy sobie przed meczem sprawę, że to będzie ciężki bój, że gramy w Oświęcimiu, że ta publika tutaj im pomoże i tak naprawdę decyduje o tym pucharze jeden mecz, 60 minut roboty i nastawiliśmy się na bardzo ciężki bój, na odpowiedzialną grę, zdyscyplinowaną grę. I staraliśmy się ten mecz tak trzymać pod kontrolą. Myślę, że 61 bramkę, prowadziliśmy grę, mogliśmy strzelić kolejne, nic nie chciało wpaść, dostaliśmy bramkę na 1-1. Zaraz szybko szliśmy na 2-1 i ten mecz cały czas był, myślę, pod naszą kontrolą. Mamy tego bardzo wiele w nogach, bo gramy tak naprawdę co 2-3 dni i też to było widać, że nie byliśmy fizycznie tak mocni jak zawsze, ale cieszy zwycięstwo, cieszy kolejny puchar gablocie tak naprawdę, bo jest to już sukces w tym sezonie. Ze zwycięstwa zdobytego pucharu, ale nie do końca gry swojego zespołu zadowolony był obrońca Kamil Górny. Myślę, że tego całego meczu możemy być momentami troszkę zawiedzieni, bo mieliśmy takie przestoje troszkę w grze, które nie powinny nam się zdarzyć. Na całe szczęście strzeliliśmy więcej bramek niż przeciwnik i wygraliśmy ten super puchar. Ta pierwsza bramka tak w tej przewadze, tak fajnie, że strzeliliśmy. To zwycięstwo zdecydowało gra zespołowa i Patryk nam dużo pomógł. Gra defensywna, tak? Dobrze z tyłu zagraliśmy, no z przodu udało się strzelić, tak jak mówiłem, 3 bramki i przez to wygraliśmy. No. Zagraliśmy tak, jak sobie to zakładaliśmy i dzięki temu zdobyliśmy super puchar, dodaje trener zespołu z Jastrzębia, Robert Kalaber. Początek meczu, cały czas my same trzymali naszego planu. Od początku meczu cały czas trzymaliśmy się naszego planu. Podczas pierwszej gry w przewadze strzeliliśmy gola, co było bardzo ważne. Myślę, że pomogło nam też doświadczenie zdobyte w Lidze Mistrzów. Dzisiaj po prostu byliśmy lepsi, chociaż w drugiej tercji Unia częściej była przy krążku, ale kontrolowaliśmy sytuację na lodzie. Bardzo dobrze bronił dzisiaj Patryk Nechwatal. Wszyscy zawodnicy zagrali konsekwentnie i dążyli do zrealizowania celu, jakim było zdobycie kolejnego super pucharu. Zdobycie następnego puchara. Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie JKH GKS także sięgnął po super puchar Polski, a później zdobył także Puchar Polski i Mistrzostwo Kraju. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie. W środę Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.